Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Margonem na moim kanale. Przyznam wam się, że na początku tego odcinka chciałem was opierdolić z takiego powodu, że ostatnio nam ciężko jest wbić 300 łapek w górę, ale zobaczyłem na statystyki tylko pod ostatnim odcinkiem, nie licząc pozdrówek, nie wbiliśmy tych 300 łap, więc jednak was nie będę opierdzielał, więc dziękuję bardzo za wszystkie łapki w górę. Pod tym odcinkiem także taką łapkę w górę możecie zostawić. Jesteśmy rozstawieni korbaksem na E2-kach, tych takich wyższych, bo widziałem ostatni odcinek, że wam się to... Widziałem pod ostatnim odcinkiem... O kurde, no zaatakuję w końcu na dwójkę, gdzie ty jesteś? Aha... Co? No to ktoś mi musiał ją ubić. Jo, dupia ty! Dobra, to zacznijmy ten odcinek, moi drodzy, od innej dwójki, równie fajnej. Czyli Hryzia nie ma obstawy, czy o co tu chodzi, kurczę pieczone? Dobra, ubijmy sobie Chokera. Widziałem, że te dwójki takie inne, aniżeli te, które spotykamy często na kanale, wam się spodobały, więc sobie będziemy je klepali. Ja mam znalezionego złodzieja, więc nie przełączajcie teraz na kolejną minutę. Zresztą ja też robię rozdziały pod odcinkami, na których możecie sobie... No Sataniela też ubili mi, no kurde, jeszcze powiedz, że Zufa ubili. Dobra, Zuf przynajmniej stoi. Ja się tylko upewnię, czy... Zufulus, dobra, Zufulusa mogę ubić, czy ja w ogóle... A, on ma 25 level, dobra, to sobie go ubijemy tym Gawriłem. Niestety nic z niego nie dropniemy. Korbak stoi na króliku, więc to nas za bardzo nie interesuje. I my przylogujemy się szybko na Beściora, czyli na mojego wojownika, na Stoners, bo nim właśnie znalazłem złodzieja. I dzisiaj postaram się E2-ki zminimali... Ej, no ktoś mi ubił złoda, przysięgam, że go tu znalazłem. Co jest do cholery jasnej? Ty! No nie wierzę! Ja pierdolę, złoda ubił! Jack mi ubił złoda i ja nie mogę się przelogować, żeby dwójki zbić! Nawet jeszcze nikogo nie wołałem! Ja pierdzielę, ale ja mam dzisiaj pecha w tym odcinku. Ty, Jack ubił 30 sekund temu złoda. Jak ja znalazłem złoda, nie było totalnie nikogo. Ani Rema, ani Jacka nie było na tej postce. Więc mówię, dobra, ubiję sobie dwójki, wtedy wszystkich zawołam i sobie rozpoczniemy ten odcinek. I na razie Hryzia ubita. Teraz złodziej, no Jack mi napisał, że kurna kostek stoi. No to pójdę na niego, ale ja nie mogę. No jak tak się rozpoczyna odcinek, to chyba nie wróży nic dobrego. Nie wiem czy wy też, ale ja się normalnie pocę jak kurna świnia. Jest tak gorąco, nie ma nawet kurde wiatru żadnego. Jeszcze ja mieszkam w takim przerąbanym miejscu. Mieszkam na wysokim piętrze, ale mieszkam od takiej strony, gdzie w ogóle nie wpada tutaj żaden wiatr. Moje mieszkanie jest tak ułożone, że nawet nie możemy sobie z Martą zrobić przewiewu w mieszkaniu, bo po prostu mamy tylko okna z jednej strony. Więc to jest ogromny minus, jest gorąco jak nie wiem co. A jeszcze z domu od mamy zapomniałem przywieźć sobie wentylator, jeden czy dwa. Bo mamy chyba, mama ma chyba cztery w domu. Mogę sobie tam jednego czy dwa wziąć. I kurczę pieczone, zapomniałem i się normalnie pocę jak nie wiem co. Jak też macie już dość tego gorąca, tej parnoty i kurna braku tchu i oddechu, to wspierajmy się po prostu nawzajem, bo to nam pozostało, nie? Pocić się kurna i narzekać. Dobra, to w takim razie bijemy kostkę, trzy osoby tylko w grupie i zobaczymy przynajmniej jak koście rozpocznie ten odcinek pod względem dropów z Herosów. Także bijemy go sobie na szybkiej i z kostka ja nie mogę, ale ten odcinek się źle rozpoczyna. No i jak ja mam później łapki w górę zbierać pod odcinkami, jak coś takiego się dzieje? No widzowie, nie zwracajcie uwagi na te dropy, na to, że takiego pecha mam w tym odcinku, tylko dajcie tą łapkę w górę, bo no musimy napędzić sami ten odcinek tymi łapkami w górę, nie? Dobra, mamy tą Nyphemonię. O właśnie, a ja wcześniej chyba mówiłem, że to jest Hryzia, nie? No Hryzia 175 level, jak dobrze pamiętam, to jest Nypcha. Zwana także Monią, jak dobrze pamiętam. Także sobie ubijemy. Teraz logamy na kolejną postać i bijemy sobie Chokera i później ubijemy sobie jeszcze Sata albo Zufa. Chyba, że będą obydwie stały te dwójki, no to sobie ubijemy obydwie. Póki co Choker, z Chokera ładny przedmiot, ładnie wyglądający, ale niestety nic nie warty raczej. Więc teraz przelogowujemy się na Gawriła i Gawriłem ubijemy sobie Zufa oraz Sataniela. Ale jest gorąco. Dobra, Zufa nie ma. Sataniel stoi. Całe szczęście Sataniel stoi. Ja jeszcze się upewnię. Sataniel, dobra, Sataniel nie jest wykupiony, więc sobie szybko go klepiemy i dropimy z niego gówno, jak zresztą widać. Zufus powinien być za jakąś sekundę, bo już mi pokazuje minutnik, jak zresztą widzicie, że już jest 0-0-0. No i mamy Zufa, odczekamy jeszcze ten bonus plus 3 tury, bo ja nie wiem jak ten tropisie się tu zachowuje na tym Zufie, no ale ma 22 leveli przewagi, więc...
raczej nic tutaj groźnego mu nie zrobił. Ubijemy sobie też demonicznych strażników, bo z nich lubią te unikatowe kulki dropić. Dobra, idę szukać przewodnika i za chwilkę, mam nadzieję, się na nim spotykamy. Dobra widzowie, mamy kolejnego herosa. Kolejny heros to opętany baladyn i z niego heroik oraz unikat. Mógłbym pójść, albo dobra, weźmy sobie w sumie te obydwie rzeczy. Mógłbym pójść na zbrojka, ale tego nie zrobię, bo przelogowuję się teraz na Mr. Korbaxa i lecimy ubić sobie szybko, moi drodzy, te dwójki. Pierwsza z nich to będzie oczywiście Monia, czyli Nybhemonia, ona się chyba tak nazywa. Przyniosłem sobie lodowatą wodę, a lodowata woda w gorący dzień to jest jedna z gorszych rzeczy, jaka istnieje, ponieważ łatwo mieć po tym chore gardło, więc trzeba uważać. Ale jak tu bez ochładzania przetrwać, prawda? Ubijamy sobie Chokera, na szybki oczywiście, logamy szybko na Gavriła i Gavrilą ubijemy sobie Sata oraz Zufa. Bijemy Zufa, Zufa nie dropi totalnie nic, uleczymy się delikatnie, przechodzimy na Sata i Sataniel stoi. Dobra, to jest dobra informacja, a czy dobra informacja będzie drop? Uwaga, Sata spada gówno, tak, byłem na to przygotowany. Szybko przelogowuję się i idę szukać złego przewodnika, a Jack chyba eventowego. Ty, jak się wystraszyłem, szukam sobie złego przewodnika, a tu mi wyskakuje jakaś kurde informacja, że jakiś Derowi nawiedzony jar, także, znaczy nawiedzony jar teraz jakby miejsców, ale jest Derowi tutaj właśnie. Devrowi? Ta, Derowi. Derowi? No, trochę dziwna nazwa, ale to nie jest dla nas ważne, tylko ważne jest to, że moi drodzy, mamy eventowego herosa i to ja go znalazłem. Oczywiście bardzo go szukałem, nie było to wcale tak, że szukałem złego przewodnika i przez przypadek się natknąłem na eventowego. Nie wierzę, to czemu ja mam zawsze takiego farta. Przerwa techniczna, aktualizacja silnika, odśwież grę za parę kurde minut. No nie mogę, no. Widzowie, nie wiem czy to słyszycie, ale grzmi i zaczęło padać, więc jest zarąbiście. Przesłuchałem już dwa razy kawałek nowy maty, Kiss Cam, polecam serdecznie, a przerwa nadal trwa, nie? Więc niezłe, kilka minut. Aha, za 49 sekund, dobra. Przepraszam, bo tutaj... O, 19 sekund, dobra, to jest git. Jeszcze jedna osoba szła na tego 4-5 event, ale była przerwa techniczna, nie ma tej osoby obecnie w grze. Remo zdążył przyjść, a tamta osoba nawet się do mnie nie odezwała, więc bijemy sobie w trójkę. Zobaczyłem sobie na forum szybko, co dropi z tego eventowego i dropi, co prawda, legenda, ale ta legenda jest chyba maskotka, czy coś tego typu, więc, no dobra, jak będzie lega, to i tak będzie fajnie. Emocje wzrosną na pewno na chwilę. Derowi, event 45, dajemy auto. I z niego dropi coś takiego. O kurcze pieczone, jak ja to chcę! Jak ja to chcę, heroik, jak ja go chcę! No co za kurna, no co za chłop z tego Rema! Idę go kurna, idę go zaraz zdedać, kurna, poczekajcie. Ale dobrze widzowie, że zaczęło padać, bo przynajmniej się trochę ochłodzi na dworze. Chociaż to pozornie, bo zazwyczaj jest tak, że jak jest upał, jak nie wiem co, i nagle będzie, i nagle pada deszcz, no to wtedy jest jeszcze większa parnota już jest wtedy. Już wtedy nie jest gorąco, nie jest ciepło, tylko jest po prostu parno na dworze i taka parnota w sumie to no, może jest nawet i gorsza niż jakiś ostry upał. No ale dobra, zobaczymy. Czasami taki deszczyk przynosi ochłodę, więc zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. Zufa nie ma, Sata nie ma, Nybhemonia stoi, więc sobie uklepiemy, dajemy lewym, dajemy auto i z Nybhemonii dropią liście drzewa życia. Bardzo fajna mikstura, 30 koła w ogóle, a ile on ma tu HP? Aha, dobra, no to nieważne. Patrzcie, jak się zrobiło czarno, normalnie hit, ty. Zapalam światło, bo w momencie się zrobiło tak czarno na dworze, jest godzina 11:15, jak ja to nagrywam, nie? Dobra, mam Persa, przeszukałem Bacę, ale Bacy nie było, tym bardziej, że później się dowiedziałem, że ktoś już go ubił, więc nawet chyba nie miał minimala. Znalazłem Persa, właściwie na książę Kasima, już zaczęły karetki i straże pożarne jeździć. Mam teraz otwarte okno, więc możecie coś takiego słyszeć. Zaraz je zamknę, żeby też nie było szumów na nagraniu, ale jest to kurczę przerażające. Zawsze jak jest taka ulewa, no to dzieją się rzeczy niestety straszne, tak jak ostatnio 112 osób chyba zostało pozbawionych domów, chyba 12 czy 20 domów się spaliło, coś tego typu. No straszne to są rzeczy, no ale takie kurcze, takie niestety jest to życie. No ale dobra, my to nie o życiu, tylko o herosach, kurcze, w Margonem. Książę Kasim, moi drodzy, biłem go jako, znaczy pod tą nazwą, czyli pod nazwą Książę Kasim chyba 2 lub 3 razy, więc mało bić i mam nadzieję, że to, że mało go bije, sprawi, że będzie chciał mi zaraz coś fajnego oddać. I uwaga, 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 bijemy z tym złodziejem, co mi ostatnio naszyjnik ukradł. Z radosnym Remem, pozdro Remek. Dajmy auto i z książę Kasima na łowce. Piękny łuczek, no byniu, no to dawaj mi tego łuczka. Ja mam i tak lepszy i to do o wiele lepsze, no bo 130 level łowca. I mamy Karmazyna w Kanionie Szaleńców, więc już się szybko przelogowuje
na... Albo nie, ubijemy szybko E2 i wtedy lecimy od razu na Karma w Kanionie Szaleńców. No i dobra, okno przymknięte, teraz już mam tylko uchylone, więc nie powinno być zbyt dużych szumów na nagraniu. Ubijemy Chokera, z Chokera gówno. Dobra, Zufa nie ma, a Sataniel jest, Sataniel jest, także z tego się cieszymy. Łyk wody. Dobra, mamy trzy osoby, bijemy Karma i z Karma ja nie mogę. No czemu nie może rzucić jakiegoś kurde legendarnego na szyję albo czegoś takiego, no. Ja nie mogę, cały czas te unikaty, widzowie, no kiedy to się odmieni, powiedzcie mi. Ja już tracę kurde nadzieję, naprawdę. Ogólnie to historia jest taka, przypomniałem sobie, że na początku odcinka szukałem przewodnika, ale przez przypadek znalazłem tego eventowego herosa. No i mieliśmy w międzyczasie tego chyba tam Złoda, czy kogoś tam, jakichś innych herosów i mówię, dobra, przecież szukałem Przewa, muszę wznowić to szukanie, no bo zostały mi chyba dwie mapy. Mówię, dobra, to idę szukać Przewa. Wchodzę od Itka na zburzoną twierdzę, heros eventowy, no widzowie, no to kurde, lecimy. Jack napisał mi, włącz nagrywanie, donate od widza. No to zobaczę zaraz, co on mi da. O, czekajcie. O, co on mi dał? Co on mi dał? Dzięki, Jack, dzięki, dzięki. Ile to chodzi, to zaraz to opierdolę. Nikt już więcej nie napisał, że idzie, więc bijemy sobie tego eventowego herosa. On się nazywa Derowi, przypominam. Także, co, no chyba damy EF-kę, kurczę. Damy EF-kę, bo zrobimy tak. Krok do przodu i auto. I gówno wielkie spada do ciemnicy szubrawców. No dobra, no to podszczęta albo podszukanie złodzieja to by było ok. Tylko problem jest tylko, żeby to dostać, bo ja wiem, że to złapie Jack Flint. Tak jak wszystko. No kurwa, call me Remo. No nie, no nie wierzę w niego, zaraz, dawaj mnie to atakuj. Powiem wam, że dzisiejszy odcinek zaskakuje mnie pod każdym kątem, pod każdym kątem. Ten początek, który był tak pechowy i ze złodziejem, i z tą Nyphemonią, i z tym, że przerwa techniczna była na eventowym pierwszym, to w ogóle bez komentarza zostawiam. Ale teraz co tu się dzieje, kurczę, dwa razy próbowałem szukać przewodnika, nie znalazłem, ale znalazłem dwa eventowe. Później od niechcenia już zobaczyłem, że ten opuszczany bastion, patrzę, jest przewodnik na mapie obok, gdzie był eventowy, więc na odcinku się dzieje naprawdę dzisiaj dużo. Czekamy na, no znowu na te dwie osoby, czyli na Rema i na Jacka, i zaraz sobie tego złego przewodnika klepiemy. No i dobra, jesteśmy już całą grupą na złym przewodniku. Żebyście też coś z tego odcinka wynieśli, to picie, pamiętajcie, żeby bardzo dużo pić, szczególnie teraz jakieś tak gorąco. Warto sobie także w aptece zakupić elektrolity. Ja zakupiłem chyba Litorsal, jak dobrze pamiętam, więc róbcie sobie takie te elektrolity raz dziennie, czy przynajmniej co drugi dzień. I pamiętajcie, żeby dużo bardzo pić, szczególnie teraz. Dobra, to teraz bijemy i za tą poradę życiową i zdrowotną poproszę legendę przewodnika. Wiesz co? Pluję na ciebie totalnie jak Tiger Bonzo na monitor. Naprawdę, tak na ciebie pluję, albo jeszcze bardziej. Choker też, kurwa tam. Dobra, nie no. Nie ma sensu, widzowie, chyba nie ma sensu, żebym dalej nagrywał odcinki. No Sata nie ma, Zufa nie ma na pewno, no wiadomo, kurde. No a Nypcha? No nawet Nypchy nie ma, no bo stoi jakiś ogór, nawet nie wiem kto to jest. Dobra, Klanowicz, pozdrawiam ogór. Dobra, mamy kolejnego herosa, Mroczny Patryk, bez rozwodzenia się nad tym, że o, może Lega, może hero. Ubijemy to, zobaczymy. Jestem z Jackiem tylko w grupie, bijemy go sobie na szybkiej. I Spata, oczywiście dwunikaty. No i ubijemy jeszcze Sataniela i po Sataniela ubije, po Satanielu ubijemy sobie jeszcze Chokera i jesteśmy na Chokerze. Bijemy sobie Chokera i z niego nie dropi nic, ale Jack do mnie napisał E, więc to oznacza tak, że ma herosa eventowego 90 level. Jeszcze go nie biliśmy na tym odcinku, więc za chwilkę na niego lecę. No i na tego eventowego faktycznie blisko, no bo tylko kwiaty od razu mapa w lewo. Aha, i on jest na samej górze po lewej stronie. Jak on się w ogóle nazywa? Verus. To tak jak Verus Zons w sumie. Z tego co widzę, tylko przez W pisane. Nie mam pojęcia co z niego dropi, ale chyba mam od... Tak, mam otwartą kartę, poczekajcie, szybko sobie zobaczę. 90 level, co z niego dropi? Ej, no znowu, konsumpcyjny, leśny pomocnik. Aha, czyli ze wszystkich dropią legendarne maskotki. Ja nie mogę, same kurcze gówna dropią, no ale dobra, może być. Bijemy sobie, on ma 90 level, my mamy 83, 83. Damy niszczyciela, a co tam, bijemy normalnie jak tytana. To jest tancerz, dobra, to powinno być na S. Tak mi się wydaje przynajmniej. No dobra, 30%, ubijemy go na pewno, a co z niego dropnie? No to zaraz zobaczymy, widzowie. Błyskawiczny cios, 1% jeszcze. I z niego dropi. Skrzynia z magicznymi witkami, nie mam pojęcia co ona daje. I zlokalizowanie jednego herosa posędzego na twój level. No dobra, to biorę chyba te dwie rzeczy. Czy tylko jedną brać, kurczę pieczone. Dobra, biorę dwie i dostałem unikat. Skrzynia z magicznymi witkami, co to daje? O kurde, co to jest? To jest jakaś ala waluta, którą mogę wytworzyć sobie heroiczny strój, tylko pewnie potrzeba ich bardzo dużo.
No maksimum 100 sztuk razy, mam nadzieję, że aż tylu ich nie potrzeba. No i mamy kolejnego herosa, znalazłem złodzieja i to już będzie ostatni heros w tym odcinku, moi drodzy. No tych herosów dzisiaj było naprawdę dużo. Byli herosi zwykli, byli herosi eventowi, były dwójki z takiego przedziału, który widziałem w ostatnim odcinku po łapkach i po komentarzach, że lubicie. Dlatego te dwójki na pewno będą się pojawiały. Bijemy złodzieja, 4 osoby w grupie, więc no 2-3 dropy jakby dropnęły te skrzyneczki zwykłe. To bardzo bym chciał je złapać z tego względu, że chcę zrobić odcinek z otwierania tych skrzynek, no ale skupmy się na dropie. Dajmy auto i ze złoda gówno, nie chcę i skrzynka, której potrzebuję, bo planuję zrobić opening tych skrzynek na jednym z odcinków. Jeszcze nie wiem, czy będzie ich 50, czy będzie ich 100, one też jakoś super nie dropią, więc troszkę trzeba będzie je pozbierać. Ja jeszcze ubiję te dwójki na sam koniec i będziemy się żegnali. No i sam koniec odcinka, moi drodzy. Nybhemonia pojawiła się, więc zaszczyciła nas swoją obecnością. Zobaczymy jeszcze na Gavrile, czy stoi Satanio oraz Zuf. A wy, moi drodzy, jeśli taki odcinek wam się spodobał, chcecie takich odcinków więcej z eventowymi herosami, ze zwykłymi herosami, z edwójkami z tego przedziału, a może macie jakiś inny pomysł na odcinek, to piszcie to oczywiście w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, jeśli odcinek wam się spodobał i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco zarówno z odcinkami nowymi, jak i ze streamami. Wbijajcie także na Instagrama Bestior, on się gdzieś tu u góry wyświetla. My bijemy Chokera i kończymy ten odcinek jakim dropem? No, Jęzorem Dławiciela. Także to na tyle. Pijcie dużo wody, subskrybujcie kanał, łapkujcie w górę oraz komentujcie i do następnych odcinków z Margonem na moim kanale.